Jednym z najciekawszych trybów inteligentnych, jakie zostały wprowadzone wraz z Maviciem 2, to Waypoints 2 właśnie. Wcześniej, jak pamiętacie, przy Mavicu 1 mieliśmy dosyć ograniczone funkcjonalności Waypoints, a mianowicie trzeba było przelecieć najpierw daną trasę, rejestrując punkty, i później można było ją zapisać i odtworzyć. W tej chwili taką trasę jesteśmy w stanie zaplanować już przed samym startem. Możemy ustalić właśnie trasę przelotu, następnie wprowadzić dane waypointy, określić ich prędkość, określić prędkość przelotu na odcinkach pomiędzy danymi waypointami. Wprowadzić możemy point of interest, na które skierowane są dane akcje w danych waypointach. Fantastyczna sprawa, czyli możemy określić, co w danym waypointie dron robi i na przykład czy fotografuje dany point of interest i tak dalej. Możemy oczywiście wiele tych point of interest wprowadzić, a następnie wprowadzamy charakterystykę emisji, między innymi właśnie prędkość przelotową, to co dron zrobi po dokonaniu misji. Zapisujemy naszą misję i odtwarzamy ją już w terenie. Fantastyczna sprawa, przejdźmy zatem do pierwszego przypadku. Tutaj mamy właśnie taki przykład, że wprowadzimy daną misję już bezpośrednio na mapie. Dron musi być uruchomiony, może być na dole. Niebieskie to są waypointy, a różowe point of interest. Point of interest określamy poprzez lokalizację na mapie, ale także możemy określić jego wysokość. Wtedy dron kieruje swój obiektyw kamery na daną wysokość. Jak widzimy tutaj 0, ale poprzez przeciągnięcie do góry lub na dół możemy daną wysokość dobrać. Ja dobrałem wysokości w okolicach 10 metrów samych point of interest, natomiast waypointów w granicach 40-50 metrów, po to, żeby uniknąć wszelakich przeszkód typu gałęzie czy linie energetyczne i tak dalej. Kolejny, trzeci waypoint. Będzie on, jest z defaultu wysokość 50 metrów, ja trochę podwyższę do wysokości mniej więcej 60 metrów i także trzeci point of interest na wysokości trochę wyższej, ta skałka jest wyższa, czyli 21 metrów. Jak widzicie w menu mamy waypoint gdzie indziej, a point of interest to jest ten znaczek z gwiazdką. Kolejny, czwarty już waypoint na wysokości 50 metrów z defaultu. Tutaj możemy określić właśnie jego właściwości. Jak widać w menu danego waypointu mamy szereg możliwości. Możemy dobrać jego wysokość, określić jego wysokość, następnie prędkość przelotową. Cruising, to znaczy jest to prędkość dla całej misji, ta standardowa. Flying direction jest takie samo jak właśnie ta ścieżka, którą wytyczamy, czyli leci dokładnie w tym samym kierunku. Gimbal pitch to jest kąt nachylenia gimbala. I akcja kamery, na przykład rozpocznij nagrywanie, zakończ nagrywanie albo zrób zdjęcie. No i POI, czyli orientacja na dany point of interest. Wróćmy teraz do waypointu numer 1. Spróbujmy skierować go na point of interest numer 1, czyli kamera będzie kierowała się właśnie na POI numer 1 podczas przelotu w tym punkcie. I rodzaj akcji, jaki możemy określić, to jest właśnie wykonanie zdjęcia w danym waypointie, bo może to być na przykład rozpoczęcie nagrywania, zakończenie nagrywania i tak dalej. Prześledźmy teraz waypoint numer 2, skierowany on jest na POI numer 2 i tam wykona zdjęcie dron. Określamy waypoint numer 3, akcja taka, że ma spoglądać na POI numer 3, a także wykonać zdjęcie. Analogiczna sprawa w czwórce, ma też spoglądać na POI numer 3 i wykonać zdjęcie. To są określone akcje w danych waypointach. Mamy już określone i zdefiniowane wszystkie cztery. Piąty waypoint w tej chwili na wysokości 50 metrów. Ja go troszeczkę może tutaj zmodyfikuję wartość do 40 metrów, żeby był niżej ten waypoint, i wprowadzę też point of interest numer 4 na wysokości około 11 metrów. Mamy zdefiniowane w tej chwili 4 POI i 5 waypointów. Ja tutaj wprowadzę jeszcze dla równowagi może jeden albo dwa point of interest, ale piątkę określimy, waypoint 5 określimy, żeby spoglądał na point of interest 4 właśnie.
I teraz możemy już taką naszą ścieżkę, taką misję naszą możemy zapisać, ale także określić, jakie tutaj będą właściwości danej misji. I teraz bardzo ważna sprawa, jeżeli chodzi o route settings, a mianowicie route types, to są typy naszej drogi, ścieżki. Polyline to są linie proste, czyli dron będzie latał prosto pomiędzy punktami, a arc będzie zataczał łuki, czyli będzie brał zakręty i de facto dron nie wleci, jeżeli nie mamy linii prostych, tylko faktycznie łamane kąty, czyli są tam kąty, wiadomo, że poleci wtedy po łuku. I wtedy, jeżeli mamy wybraną opcję arc, trzeba pamiętać, że nie jesteśmy w stanie określić akcji w danym punkcie waypointcie, dlatego że nie osiągniemy tego waypointu de facto. My będziemy latali bardziej tak skróconą drogą, czyli po łuku. I to jest istotne, o tym trzeba pamiętać. Możemy też określić zachowanie drona bezpośrednio po wykonaniu, po zakończeniu misji, czyli return to home albo hover lub też landing. Co stanie się, jeżeli utraci sygnał dron? Najlepiej jest kontynuować misję. Określamy także kierunek wszystkich waypointów według naszej ścieżki, naszej misji, a także prędkość, jaką porusza się dron. W tym wypadku mamy też możliwość zdefiniowania. Po określeniu charakterystyki misji możemy ją zachować, ale także zmienić nazwę, tak żeby nazwa nie zawierała tylko daty i godziny, ale możemy mieć swoją własną nazwę, na przykład Skałki, nazwijmy ją. Mamy tutaj też zdefiniowaną ścieżkę, długość ścieżki 2600 metrów, a także ilość waypointów. I to wszystko, jeżeli chodzi o wprowadzenie takiej misji. Ona jest zachowana, można ją odtworzyć w dowolnej chwili. Fantastyczna sprawa. Można przejrzeć, czy wszystkie waypointy są określone i czy wszystkie POI również mamy na dobrej wysokości, żeby nie było historii takiej, że dron wleci nam na przykład na linie energetyczne lub w daną przeszkodę. Trzeba też wziąć pod uwagę ustawienia samego waypoint pod kątem naruszenia prywatności, żeby też nie latać ludziom pod samym nosem, pod domem i tak dalej. W tej chwili już możemy daną misję kontynuować. Ruszamy zatem w naszą misję. Jak widać, dron startuje, unosi się. Ustawienia tutaj, ekspozycję ustawiałem w taki sposób, żeby mieć tutaj shutter speed, czyli migawkę stanowiącą dwukrotność naszego klatkarzu, czyli około mniej więcej 1/50 sekundy ustawiałem. Teraz załadowaliśmy misję i widać, gdzie jest położenie aktualne drona, gdzie jest położenie moje i za chwilę możemy już przejść do właśnie odtworzenia danej misji. 4.31, mamy 93% baterii i startujemy w takim razie. To, co jest fajne, można też określić początek danej misji, w którym punkcie chcemy wystartować, w którym waypointie. Ok, dron widać, że zwrócony jest na POI numer 1 i przechodzimy dalej. Systematycznie w miarę jak pokonuje drogę z waypointu numer 1 do waypointu numer 2, on zmienia orientację swojej kamery i to jest fantastyczne, że właśnie płynnie pokazuje nam, co się dzieje na trasie i pokazuje nam to przejście z POI numer 1 do POI numer 2. Fajnie to wygląda w tym punkcie. W tej chwili będziemy za moment już w waypoint numer 2 i mamy być zorientowani na POI numer 2 i tam wykonać zdjęcie. Na 36 metrach, jak widać, zgodnie z planem dron przyjął wysokość, ale też orientację i w tej chwili zwrócił uwagę, że właśnie orientacja samego czoła kamery, samego dzioba kamery już przechodzi w POI numer 3. Ja w tej chwili przesunę trochę mapę, żeby to było lepiej widoczne. Jako że w waypointie numer 3 na 59 metrach, zobaczmy, że on płynnie też zwiększa wysokość. Mamy być zorientowani dziobem w kierunku POI numer 3. Bardzo fajna sprawa. Dron stopniowo zwiększa wysokość. Mamy w tej chwili 57, mamy dojść do 59 metrów. Widać, że bardzo ładnie to wygląda.
i przejdziemy płynnie do waypointu numer 4. Jak widać, w waypointie numer 4 będziemy zorientowani także na POI numer 3. Także świetnie, dlatego że dron zmienił lokalizację, ale zorientowany był właśnie cały czas na punkt numer 3, na ten różowy punkt numer 3. I w tej chwili już wracamy. Jest to trasa dłuższa, w tej chwili z czwórki. Bardzo ładnie teraz Mavic pokazuje całą panoramę tych skałek. Kapitalnie właśnie pokazuje. Jednocześnie płynnie leci, nie za szybko, około 9,5 km na godzinę. Ta prędkość jest stała i fantastyczne też jest to, że pokazuje nam wszystkie skały idealnie, tak jakbyśmy sobie tego życzyli właśnie. I za chwilę będziemy zbliżali się do waypointu numer 5. Tam mamy być zorientowani na point of interest numer 4. Także za chwilę bardzo delikatnie obniżymy wysokość lotu do 40 metrów i dziób drona ma być właśnie skierowany na waypoint numer 4 na wysokość około 11 metrów. I mamy w tej chwili ostatni waypoint, który zdefiniowałem w tej misji. To jest waypoint numer 5 i po dokonaniu misji mamy komendę return home. To jest właściwie wszystko, jeżeli chodzi o waypointy. Mam nadzieję, że ten tutorial był pomocny. Dziękuję serdecznie za uwagę i przechodzimy w tej chwili dalej.